Analiza indeksów i marcowej serii kontraktów według technik Fibonacciego. Witam 12 marca. Wczoraj uaktywnił się popyt na WIG 20, tutaj w rejonie 2295-99. Jak już wielokrotnie eksponowałem tę kwestię, wypadają w tym przedziale cenowym projekcje prowzrostowego symetrycznego układu A, B, C, D, ale takim potwierdzeniem możliwości wejścia rynku w kolejną fazę ruchu wzrostowego byłoby według mnie dopiero przełamanie korytarza cenowego składającego się z dwóch zniesień 61,8, 68,5. To jest strefa 2349,54, w rejonie której, jak widzimy, również przebiega median line. To jest dosyć istotny, krótkoterminowy opór techniczny. Nie można wykluczyć, że jeśli bykom udałoby się taką przeszkodę sforsować, to indeks powróciłby tutaj w okolice tej pierwszej strefy oporu 2376,81 bądź nawet średnioterminowego węzła 2393,97. No, póki co nie widać w tych działaniach podejmowanych przez popyt aż tak dużej determinacji. Więc nie można wykluczyć, że zamiast kontynuacji ruchu wzrostowego indeks ponownie powróci tutaj w okolice przedziału 2295-99. Na kontraktach ważną rolę odegrał z kolei węzeł 2297-2301, no ale takim przedziałem weryfikującym skuteczność tych działań podejmowanych przez popyt jest według mnie obszar 2338-41 wraz z tą zieloną median line. Zinterpretowałbym przełamanie takiego oporu jako pozytywny intradayowy sygnał techniczny, z kolei negatywne wskazanie to przełamanie wybronionego wczoraj węzła 2297-2301, bo to wiązałoby się również z negacją prowzrostowego symetrycznego układu A, B, C, D, więc w takim przypadku dość szybko powinno dojść do na przykład przetestowania tutaj rejonu cenowego 2275. Na razie utrzymujemy się ponad wymienionym wsparciem węzłem popytowym 97-2301. Indeks DAX niezmiennie testuje średnioterminowy węzeł 11746, 11863. To jest takie potencjalne zagrożenie związane z możliwością wzrostu aktywności podaży, ale na razie póki co taki wariant się nie realizuje, ale inaczej to wygląda już za oceanem. Po przełamaniu strefy 2064-67, jak wiemy, zresztą widać to dokładnie na wykresie, indeks wszedł w stosunkowo silną fazę przeceny. No i wczoraj nie udało się, pomimo tak dużej dynamiki ruchu spadkowego, wykreować jakiegoś właśnie odreagowania. I w efekcie indeks zbliżył się do kolejnej zapory 2029-2033, gdzie oczekuje jakiejś reakcji ze strony byków. Brak bowiem tutaj takiej reakcji to kolejny negatywny krótkoterminowy sygnał zapowiadający test węzła 2004-2008. Najbliższy opór krótkoterminowy to przełamana strefa 2064-2067. Dziękuję bardzo.